Polskie Radio PIK. Całkowiczami, zarządami. 11:50. Gra, szczególnie przy takiej pogodzie. Jakoś nam, to jeszcze nie jesień, więc nie powiem, że jesień nam łaskawa, ale lato, końcówka lata nam łaskawe i dzięki temu mamy znacznie lepszą pogodę niż w poprzednich okresach, nawet całych tygodniowych, powiedziałbym. Zatem witamy Państwa słonecznie w magazynie Raz na Zielono. Pani Alicja Dolecka. Witam serdecznie. Pan Karol Dąbrowski. Dzień dobry Państwu. Pan Jan Malesza. Dzień dobry Państwu. Do towarzystwa Andrzej Krystek. Witamy Państwa. A steruje tym pojazdem Piotr Walczak. A podgląda nas, no po to byście mogli Państwo nas również widzieć w internecie, Janusz Wiertel. I tak będziemy do godziny, no niemalże 13:00. No czy ta pogoda słoneczna może coś zmienić w działkowych planach, które były raczej no, jakby przygotowane na pogodę zimną i deszczową? Ale jeszcze będzie. Jeszcze będzie, będzie. Pewnie niewiele zmieni, ale ja zachęcam Państwa przede wszystkim do wykorzystywania tych ostatnich promieni słonecznych, letnich jeszcze, dlatego że te promienie nie przypalają, a wręcz opalają. Dzisiaj tak stanąć sobie albo usiąść na krześle, na działce, prosto patrząc w słońce, oj, to się można pięknie opalić. Ale czy na opalanie dzisiaj poświęcimy pobyt na działce? A czas możemy na różne rzeczy sobie pozwolić. Przecież pamiętajmy, że jeszcze jest na tyle są jeszcze dobre warunki, że w wielu ogrodach, i to w kujawsko-pomorskim, ale pewnie i w Polsce, u nas w okręgu bydgoskim również odbywają się przecież jeszcze tak zwane dożynki ogrodowe. Świętujemy plony. Dzisiaj w tym roku pozdrawiamy działkowców, pozdrawiamy w Bydgoszczy. Będą się na pewno bawić, cieszyć, no i korzystać z tych ostatnich promieni i tego ciepła, bo warunki są naprawdę jeszcze letnie. I korzystajmy z tego, tak, nie ale tylko jeszcze, rekreacyjnie. Jeszcze myślę, że no, świętować to zawsze możemy, ale to jest czas dosyć intensywnych prac na działce. No choćby takich, no chcemy jeszcze mieć jesienną rzodkiewkę na przykład, to teraz już ją powinniśmy wysiać. Mamy rośliny dwuletnie, które wysialiśmy w czerwcu. Trzeba już je posadzić na miejsce stałe, bo one już w tej chwili wytworzyły liście. No, jest wrzesień, czyli tak jak to mówią, książkowa pora na sadzenie roślin cebulowych. Zaczynamy. Już krokusy, przebiśniegi, szachownice, to wszystko powinno iść w ziemi z tulipanami. Różnie to bywa, niektórzy mówią, że jeszcze później, ale no możemy sadzić. Jeszcze no mamy... Musiałem zimną krew zachować. Tak, 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 mamy porę, no tak jak mówiliśmy już, połowa sierpnia, połowa września, to czas przesadzania roślin iglastych i sadzenia roślin iglastych, jak i zimozielonych, bez bryły korzeniowej, czyli właściwie ta grupa roślin powinna być jak najwcześniej teraz sadzona, czyli o tej porze, żeby jeszcze do jesieni, do zimy przekorzenił się, załóżmy, krzew, drzewo nasze iglaste, wtedy ma większe szanse na przezimowanie. Więc tutaj plus no, wszystkie pożniwne, sianie poplonów, estetyczne takie dbanie o nasze działki, czyli ostatnie koszenie, jakieś tam odrośla na żywopłotach, żeby je wyrównać, żeby one przez okres zimowy były ładne. Więc pracy mamy dużo
dzielmy więc pracę z wypoczynkiem i opalaniem się, łapaniem tego skarbu, którym jest słońce, witamina, prawda, potem bez tabletek będziemy mogli zimę przeżyć. Ja mogłabym dodać jeszcze, że jest to okres jeszcze korzystny dla przesadzania bylin. Czy zakupach. Teraz moment. Będą znowu, tutaj będzie kiermasz u nas w Bydgoszczy, w Minikowie już zapowiadają. Na pewno bardzo dużo osób się znowu uda, zrobią zakupy, przyjdą do domu na działkę. W Minikowie też będzie będą jutro. Planować, gdzie posadzić, co przesadzić, żeby coś nowego posadzić i tak dalej. To jeszcze będzie taka robota w ziemi, takie przesadzanie i inne. Ale na pociechę nam wszystkim, którzy się mocujemy z tą ziemią, matką, naturą, to jeszcze jest piękny wrzesień. Kto nie wysiał roślin jednorocznych, ten już ma na działce trochę smutnawo. Tam, gdzie doceniono jeszcze rośliny jednoroczne, jest burza kwiatów, są kępy pięknych, prawda, roślin jednorocznych. W słońcu to wygląda ślicznie, więc jest coś i dla ducha, i dla ciała. Jest to radosny okres, byle tylko świeciło słońce. I audycja oczywiście dla słuchaczy. Nasz telefon jest czynny 52 345 50 90 345 50 90 do Państwa dyspozycji. A ja, proszę Państwa, zwrócę uwagę przede wszystkim dla tych, tutaj dwa słowa, dla tych słuchaczy, którzy dopiero zajęli się działkami w Polsce i tutaj u nas przede wszystkim w okręgu. Trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie jest wielki boom na ogrody działkowe, na posiadanie działki. Przychodzi bardzo dużo nowych działkowców. Te osoby kupują w ciemno coś, powiedzmy, i dopiero kiedy wejdą na działkę, próbują coś zmodernizować i zmienić. Dlatego oprócz tego wypoczynku, oprócz tych prac na bieżąco, które trzeba wykonywać, to jeszcze Państwu podpowiadam, zwłaszcza tym nowym, że trzeba na chwilę usiąść, trzeba przejść dobrze naszą, zweryfikować, zrobić całą inwentaryzację, żeby przystąpić do modernizacji. Dlaczego? Akurat teraz jest dobrze, dlatego że od 1 października w Polsce jest przyjęty termin wykopywania wszystkich drzew liściastych i sadzenia, i od tego czasu sadzimy wszystkie rośliny, drzewa, krzewy z tak zwanym odkrytym korzeniem. I kiedy my zmodernizujemy, kiedy wymyślimy sobie enklawy, kiedy to wszystko poustawiamy, powiedzmy, gdzieś na planie i wtedy rozpoczniemy przenosić to fizycznie już od października, to będzie dobrze. Jeżeli będzie wróćmy to do tej polegało sprawy jeszcze, dobrze? Ponieważ mamy telefon. Halo, z Włocławka. Dzień dobry. Witamy, witamy. Dziękuję się uprzejmie. Tak. Mam takie dwa pytania. Pierwsze, właściwie się zastanawiam, ale zacznę od tego pierwszego. W tym roku zakwituje tak mi późno bardzo, ale myślałem, że tylko mnie, ale to widzę, że wszędzie, gdzie się spojrzy, takie kwiaty, które nazywają się cudaczki. Łatwo je zaobserwować, bo one takie mają różnokolorowe, biało, czerwono, fioletowo, aż takie różne przepatanki. Bardzo się ładnie nazywają. I moje pytanie brzmi w tym układzie dotyczące tych kwiatów. Czy rzeczywiście te kwiaty, bo one zawsze tak miesiąc czasu prędzej były, nie? Już tak w lipcu, koniec lipca, sierpień cały kwitły, a teraz dopiero one zaczęły kwitnąć początek września. Czy cały ten cykl wszystkich roślin tak się przesunął bardzo? Państwo kiedyś też wspominaliście w tym o cały miesiąc, więc wszystkie te nasadzenia, przesadzenia wydawało się też przynajmniej o 2 tygodnie chyba, albo nawet lepiej powinny być przesunięte. Czy to jest prawda, co ja tak sobie wymyśliłem? To znaczy z roślinami jest tak jak z ludźmi. One wchodzą w stan spoczynku nie tylko z powodu nadchodzącej zimy, z przechłodzenia, ale czasami z powodu nadmiaru temperatury, z wysokiej temperatury, czasami z okresu posuchy, czyli suchego okresu. I wtedy w tym czasie, kiedy jest za wysoka temperatura, jest za dużo suszy, roślina wchodzi jakby w stan spoczynku. Oczywiście niezupełny, bo ona ma ulistnienie, kwitnie.
ale i wtedy po takim okresie, kiedy wejdzie w stan spoczynku, po 3 tygodniach jakby rozpoczyna się powtórna wegetacja i to w tym roku się dało i zresztą nie tylko w tym roku, ale w tamtym roku też. W tej chwili, czy w tym roku zakwitła glicynia. Po raz nie drugi, ale po raz trzeci. O dziwo, magnolia, która kwitnie przecież jako pierwsza w kwietniu, w maju, zakwitła w lipcu, a więc po tym okresie spoczynku. A więc wiele roślin przeszło taki stres temperaturowy i powtórnie przystąpiło do okresu kwitnienia. A czy to nie jest groźne właśnie, bo może być przymrozek już we wrześniu? Nie, to nie jest groźne, to nie przeszkadza. Cieszmy się, jeżeli drugi raz zakwitła taka roślina, bo to i zdobi. Natomiast, żeby to miało wpływ na powiedzmy, na przesuwanie okresu nasadzeniowego, bo do tego pan zmierza, żeby cebulki na przykład tulipanów wysadzać później, czy jakieś teraz byliny, które w tej chwili jest termin przesadzania wszystkich, dzielenia wszystkich bylin, to pewnie nie. Trzeba się tych stałych terminów trzymać. Rozumiem. A takie dziwadła, bo można by tak troszeczkę w cudzysłowie, one się pojawiają z uwagi na zbyt gdzieś radykalne, no powiedzmy, skoki temperatur, czy też opady deszczu. I to powoduje, że ta roślina najpierw wejdzie w stan spoczynku utajony, a potem powtórnie rozpoczyna wegetację. I to się zdarza. A to gdzieś truskawka drugi raz gdzieś w sierpniu zakwitła, powtórzyła kwitnienie, co się tam rzadko zdarza. Roślin też mają prawa do dziwactw. Czy zauważył... Bejgele, różaneczniki. Tak, czy pan zauważył na swoich drzewach, albo przynajmniej w terenie gdzieś, jabłoń zakwitła nagle na początku, pod koniec lipca. No takie cudaki się zdarzają. Ale raz one nie mają większego wpływu na ogólnoroczny cykl rozmnażania. Ale mnie chodziło o to, że na przykład cały cykl przesunięty. Nie. Trzeba zachować jednak te terminy agrotechniczne, tak, które... Ale jedno to drugie pytanie mam takie bardziej istotne dla mnie, nie? Ponieważ jakieś 3-4 lata temu, niektóre 2, niektóre 3 lata miałem świeże śliwki wsadzone i w tym roku miałem takiego pecha, że nawet kolegę, który mam po Bydgoszczy, po ATR-ze i to po ochronie roślin, doradzał mi tam i tak dalej i nie doradził mi, bo mi wszystkie, tak żeby skrócić temat, bo ludzie czekają, wszystkie liście opadły mi z tych śliwek, po prostu zginęły, po prostu zjadły je nie robaki, tylko jak albo pordzewiarz, no to właściwie też jest pozanko, albo jakaś inna choroba, która nie ostał się żaden liść. Te śliwki brzydko tak wyglądały, stały przez pewien okres, a w końcu nawet jedną wiśnię mi też to zaatakowało i też te liście opadły. I teraz to wszystko odrosło po jakimś tam 3-4 tygodniach i ma normalne liście, nie są to duże liście, nie jest to jakieś tam z pąkami coś, ale te śliwki odrosły. Ja teraz mam takie pytanie, czy powinienem jakieś dać dopiero na jesieni teraz, już w tej chwili, jakieś poważne nawozy, ale bez azotów, żeby wzmocnić chyba te drzewka, bo one tak jednak 2 razy wysiliły się, dając to listowie z powrotem, nie? Jest zasadą, że w październiku możemy siarczan potasu i superfosfat rozsypać. Można. Można rozsypać również wapń. Natomiast wszystkie inne... Florowit nie. Tutaj nie, trzeba to... jedynie siarczan potasu, superfosfat, no ten potrójny oczywiście. Tak, ja rozumiem. I wapno, no czy dolomitowe, czy magnezowe, no oczywiście może być. To te nawozy można w październiku rozsypać, żeby wszystkie... ograniczyć maksymalnie ilość na azotu. Ale wszystkie azotowe nie możemy wyrzucić. Dlatego, tym bardziej, że tu znowuż ta anomalia spowodowała, że właśnie roślina weszła lekko w stan spoczynku, zgubiła liście, no i nagle wybiła pędy. Te pędy są bardzo w nieszczęśliwej sytuacji, dlatego że jeżeli będzie luty, marzec, to one oczywiście obumrą i wtedy na początku kwietnia trzeba dokładnie przejść to drzewo. Pewnie trzeba te będą uszkodzone, trzeba podcinać, zasmarować funabenem, powiedzmy, wykonać dobre opryski, bo to pewnie zginie. Rozumiem. Dlatego jedno zdanie tylko, dlatego tak bardzo przestrzegamy państwa przed jakimkolwiek przycinaniu drzew owocowych w miesiącu lipcu.
ten nieszczęśliwy zapis w czasopismach o tak zwanym cięciu letnim jest bardzo niebezpieczny. Może najmniej dla jabłoni, ale grusze śliwy, czereśnie, wiśnie bardzo nieszczęśliwy, dlatego że pobudza również do wybijania tych pędów, o których pan wspomniał tutaj, ale to spowodowała temperatura ta czerwcowa i to też się odbiło i to dlatego drzewa nieszczęśliwie. Przemarzną po prostu. Tak, mogą przemarznąć. Dlatego, tak, jeżeli to jest młode... Wiśnie i śliwy się powinno dopiero ściąć teraz do tej pory gdzieś, bo tak... No tak, dopiero teraz to jeszcze trzeba zwracać uwagę na słoneczną pogodę, żeby tak, rana szybko zasychała. Dziękuję bardzo uprzejmie, życzę miłego. Powodzenia i kolejny telefon. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Witamy. Kłania się Janikowo. A witamy Janikowo. Nie mogłam się odzwonić, a chciałam mam takie pytanie, bo cały czas u nas padało. Tydzień temu skróciłam dosyć intensywnie czereśnie, bo mi tak się rozrosła, że mnie wkurzała już i nie wiem, czy zrobiłam dobrze, czy za późno. Bardzo dobrze. Początek września dobrze? Bardzo dobrze. Aha. Jeszcze jak trafiła pani w dobrą pogodę, rany trzeba było szybko zaraz posmarować. No i teraz ten termin. Nie zdążyłam posmarować, ale 3 dni nie padało. To trzeba, to tyle, ale ja bym zasmarował. Nawet te takie grubości, powiedzmy centymetra palca, trzeba zasmarować. A jeszcze mam pytanie a propos gruchy. Gruszki w tym roku mam strasznie chore. Rdza zaplanowała tak, że bo sąsiad ma obok jałowce. No jakoś nie możemy się dograć, żeby to wyciął. No ale te gruszki dwie mam późną, jedną klapsę. Wyglądają fatalnie. Czy teraz ich przykrócić, czy one ich uratuje? Jeszcze jesienne opryski i wiosenne uratują te gruszki? Opryski jesienne jak najbardziej po opadnięciu liści tak? Wtedy opryskać, nawet z ziemi wygrabić, też tamtą ziemię popryskać, bo tej brunatnej zgnilizny w tej chwili, a w tym przypadku, w przypadku gruszy, no to jest rdza gruszy, to jest podobna sytuacja. No i grusza klapsa to jest taką dziwną gruszą. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony najsmaczniejsza, a z drugiej strony trochę jest wrażliwa na mróz. I nawet takie przymrozki, mrozy jak w ubiegłym roku uszkadzają i z tego powodu mamy kłopoty z zawiązywaniem, a potem z owocami. Także jeżeli da się tam jakoś ją nawet zasłaniać, ja wiem w okresie wiosny, a jak młode drzewa, to już obowiązkowo trzeba je owijać, żeby nie ulegała przemarznięciu, bo tam na gruszach to ta rdza gruszy to jest jeden powód, a przemarzanie pędów tych młodych to drugi problem. Nie, no tak u mnie to akurat jest zasłonięta za wiśniami, za czereśniami i ona nie przemarza, ale chodzi o te choroby paskudne, tak. Bo słyszałam taki w internecie, tam mamy taką grupę i ludzie mówią, że rdza jak jest, to lepiej wyciąć, bo się nie uratuje, lepiej kupić jakieś wschodnie, japońskie, czy jakieś gruszki odporne na choroby. No to lansują te odmiany japońskie, ale to tak do końca to też nie jest. Nie trzeba wiadomo, trafić z opryskami, środkami miedziowymi, już te znane, które tak zawsze podajemy, to za to i to skore. Wtedy, kiedy jest po kwitnieniu, kiedy te młodziutkie liście są bardzo wrażliwe, wtedy jest dużo tej wilgoci, no i ta rdza z jałowców roku, się przenosi, tym, to jest ten najgorszy ten rok okres. Taki był, nie? Wielu, za dużo padało. Tak, no dopadały, no taki mieliśmy rok. Dlatego w maju, kiedy ta rdza przenosi się z jałowców, no trzeba niestety Ja przegapiłam chyba i przez to właśnie. Bo to jakoś co roku były ładne i co roku były piękne. No tak, tamten rok był suchy, byłem w Janikowie, widziałem pani przecież te gruszki w ogrodzie. Przepięknie się chciało na nie patrzeć, ale też i konsumować. No a w tym roku przymrozek zrobił, a jeszcze jak na gruszę się nie opryska, no to wilgoć powoduje, robi że tej ruszy tak robi swoje. W tym roku szaleją choroby grzybowe. Czereśni zaszkodziłam, nie? Nie, bardzo dobrze. To dobrze pani zrobiła. Pozdrawiam. No i smacznego życzymy. Gruszek nie ma dziś w tym roku, niestety. Obejdziemy się smakiem, tak? Jabłek też tyle, co zimowe, kilka sztuk mają. I na straganie też nie ma gruszek. No szkoda, w ubiegłym zbyt roku wiele. Takie no i sadownicy piękne, też narzekają, że nie ma. Sadownicy mogliby się uczyć. Takie były piękne jabłka u was. Chciałam się pochwalić, że melrozę mam zimową.
ja te merozy ostatnio mam w czerwcu w tym roku, zeszłoroczne. No tak, zimowa. A w tym roku nie ma. Nie ma, tak. No, tak, niestety. Bywa, tak. Niełaskawy rok. No, tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do powodzenia życzymy. Nasz telefon czynny do Państwa dyspozycji 52 365 50 90 i mamy właśnie, halo. 500 metrów. Halo, halo. Halo. Tak, słuchamy. Dzień dobry. Z prośbą o lekkie ściszenie odbiornika, bo mamy pogłos. Ja chciałam powiedzieć, że mam goje, 3-4 lata. Gałęzie wyrosły mi na 3-4 metry. No tam kiedyś czytałam, że tego się nie podcina, ale no u góry są ładne liście, a tak w środku takie suche te gałązki. Czy to można to przerzedzić jakoś goje? No teoretycznie to ona powinna od początku być przycinana, bo to jest jakaś forma pnący, przecież to jest z gatunku licyn. Tak. Powinna być no, niepuszczona aż tam do 4 metrach, bo wtedy ona tam będzie dopiero próbowała wytworzyć pąki kwiatowe, czyli trzeba ją obniżyć i trzymać obciąć? Tak do 2 metrów, do 2,5, wtedy powstanie taka, powiedzmy, kula, można powiedzieć, taka trochę nieregularna. I no w którym miesiącu? Na wiosnę najlepiej zawsze. Na wiosnę najlepiej, w marcu, tak? To wtedy dokładnie widać, który konar, którą grubą gałązkę trzeba odciąć, bo ona musi mieć tych jednorocznych, dwuletnich, bo z tych wybijają pąki jednoroczne i na tych tworzy, tak podobnie jak winogrono, dopiero pąki kwiatowe. Aha. Z tym, że no tutaj pani troszeczkę pewnie pozwoliła jej uciec do 4 metrów. No i teraz to trzeba robić to jakoś tak w sposób umiarkowany, żeby ją doprowadzić do zejścia do 2 metrów i wtedy na wysokość do 2,5 to będzie pani w stanie panować, a tak to ona na samej górze i tam będzie owocowała, ale wtedy jest utrudnienie, bo trzeba niektóre pędy cieńsze od ołówka przycinać, niektóre trzeba wyrzucać, skracać te do grubości ołówka. O, tak po prostu trzeba postępować, żeby to w tych ryzach do 2-2,5 metra ten krzew utrzymywać. No to dobrze, ale nie tak radykalnie, tak jak nie, radykalnie, ostrożnie, tak, dlatego że... Czyli rozłożyć na kilka lat? Na pewno tak, na 2-3 lata spróbować z nią schodzić niżej. Dobrze. Dziękuję. Proszę mi bardzo. No i wracamy do przerwanego tematu. Rozmawialiśmy właśnie o aktualnych pracach. No i kolejny telefon. No, jeszcze odłożymy to. Halo? Halo, halo? Halo? Słuchamy? No, kłaniam się uprzejmie. Witam. Ja chciałem się spytać, jakie jest coś tutaj. Może pan Karol by tam... Bo żona miała tam w internecie poszukać, ale ja tam, ona, kurczę, my jesteśmy już w takim wieku, że tego. Nie chodzi o taki krzew, który rośnie. Radio lepsze od internetu. W krajach rowów, na takich skarpach gdzieś tego. U nas tam się potocznie mówiło, wnosi babie zęby. No to taki z tego takie czerwone owoce ma, tam zakończone takim szarym tym, no i próbuje się dowiedzieć, jak to się faktycznie nazywa. No i ale jakiej wielkości ten krzew jest? Czy on jest wysoki, niski? Nie, dosyć tak średni, można powiedzieć, nie? Czyli on nie ulega, nie rośnie tak, wie pan, aż tam, intensywnie, że tak powiem, po nieba, tylko tak średniej wielkości taki krzew jest. Dwa metry? No powiedzmy. Powiedzmy. Tak. No to z tego by wynikało, że to mogą być głogi, jeżeli by, znaczy mógłby to być głóg jednoszyjkowy, ale tu by trzeba było sprawdzić, bo tak, łuk jest właściwie wysokim krzewem, czyli dorasta w ogóle do 4-5 metrów. To ja wiem, jak wygląda. Nie, to ewentualnie berberys vulgaris, czyli czerwone owoce, tak, rośnie, no trzeba by sprawdzić, czy ma kolce, no właśnie, bo jest krzewem kłującym, ale jest gatunkiem naszym krajowym właśnie w takich borowych, na rowach, ciepłych miejscach. Raczej tu nie ma kujących tego, bo ja nawet nie gałązki mam tam u żony, bo zostawiłem jej tam, bo nauczycielka miała w internet wejść, ale nigdy nie mają czasu, ale to tam. Jeżeli wejdę panu w słowo, to do okręgu w miesiącu kwietniu zgłosił się pan
z babim zębem, bo pan tak to nazywa, o, tak? Tak, no bo tak, się z babim zębem. Ja wyraźnie widzę, że jest to głuk. No, żeby go przekonać, wziąłem wszelką literaturę dostępną. Tak. No i odnalazłem i to rzeczywiście głuk, jak zobaczył, zobaczył owoce, jakie mu przedstawiłem, jakie, jak te pędy rosną. No tak. Okazało się, że to jednak jest, bo nazwa to jest babi ząb, to jest naprawdę taka ludowa. Ludowa, zwyczajowa. Ja też nie wiedziałem, dopiero jak mi przyniósł właśnie ten materiał. No to na podstawie tak tego materiału. Na cegłę szamotową mówią prostka. No i no prostka, się tak, teraz można się mówić. Tak jest. Tak, także mówi, że cegła myślę, prostka, jeżeli jest tak. To tu w tym regionie używana ta nazwa, ten babi ząb, no to będzie głuk. Owoce. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Czy jest taka odmiana śliwy koganka? O, coś takiego. No pewnie koganka. Też jest, tylko to też nazwa regionalna. Tak. W obiegu tym oficjalnym takiej nazwy nie spotkałem. Mhm. A jak się fachowo zwie? No nie wiemy. No, gdyby... Nie wiemy. Nie wiecie. Nie wiemy. Ja mogę sobie zapisać i tą kugankę dopiero rozszyfrować. No tak, się tak, kiedyś rozszyfrowała. Ale to może być któraś z nowego. Kontynuujcie, bo to temat. Nie wiem, jak nie uprawiała, to też... Do usłyszenia Państwu. Do usłyszenia. Powodzenia. Kuganka, no ja zapiszę oczywiście. Ale to dzisiaj dużo nazw regionalnych pada tutaj w pytaniach. Są kiermasze w wielu miejscach, są twórcy, są gospodynie. Tak, przyjeżdżają i te nazwy cały i czas nazwy swoje używają, które tam w regionie są, jak to mówią, w obiegu. A fachowych, no trzeba dociec, co to może być, ale sądzę, że to może odnosić się głównie do takich dziko rosnących. Więc może to być tarnina, może to być mirabelka, prawda? Ale... Znaczy ja stawiałem akurat na tarninę, ale kiedy mi przez telefon, ale kiedy pan przyszedł do mnie z kawał pędu i pokazał, więc i pokazał to no na pewno jednoznacznie to trzeba sprawdzić. Przekonał się sam, że to właśnie był głuk. Trzeba sprawdzić. Tak. No. Jakaś odmiana po prostu. Nauczyliśmy się czegoś dzisiaj. Nie, bo to jest krzew, drzewo, które ma wiele postaci. Są do 5 metrów wysokości taki głuk i w niektórych rejonach oglądałem takie głogi, które miały i pół metra, załóżmy średnicy pnia, więc to są ogromne, a są i krzaczaste, więc one się wysiewają, bo zjadają to ptaki, roznoszą i ta siewka rośnie krzaczasto i długo może utrzymywać się jako taki wielopniowy krzew do 1,5-2 metrów, a potem tak może jest. W dobrych warunkach wybijać i rosnąć bardziej drzewiasto, czyli wykształci jeden główny pień i wtedy może do tych 4-5 metrów dorosnąć. Tutaj ale na jest północy, tutaj na północy na przykład taka nazwa gryszpan. Tak. Tak. Oczywiście wszyscy tutaj wiedzą, co wiedzą, chodzi, ale już tak. Powiedzmy, że ktoś pojedzie na południe Polski czy w środku Polski i nie będzie wiedział, o co chodzi tam, z tym gryszpanem. To nieznane jest. Wrócimy może do tej bardzo interesującej kwestii nazw roślin, bo mamy telefon z Włocławka. Halo? Tak, witam. Witam. Ja dzisiaj bez pytania tylko chciałam panu Bogdanowi poinformować go, że ten tak zwany cudaczek na ulicy Słowackiego przed blokiem niech sobie obejrzy, on już akurat kończy kwitnienie. W niestałym Włocławku te cudaczki dopiero kwitną. To tylko tyle. Czyli taki cudaczek redakcji. Kujawiaczek, tak? Ale to był krzew. Kujawiaczek. Nie, roślina, bylina. Cudaczek. To cudaczek. No. To. Trzeba przyznać, że również i te obiegowe nazwy są piękne, pomysłowe. I oddają ale i jakby... czasem brzydkie są też. Treść. No tak, ale właśnie... No ten babi ząb nie jest najpiękniejszy. Czasem nie możemy się porozumieć, bo nie wiemy... O co chodzi? I właściwie tylko miejscowi, czyli grupa pewna, która używa tej nazwy, będzie wiedziała. Ale tak jak my, załóżmy, no chcielibyśmy nawet coś doradzić, to po prostu nie wiemy, że ta nazwa
No jest. Musimy poszukać teraz łacińskiej nazwy dla babiego zęba. Tak, nie ma. I wtedy cudaczka, tak? Cudaczka. Uszlachcimy cudaczka, no albo babi ząb. Żółk to Krategus, pewnie Oksakanta. Monogena. Albo Nogena, tak. Albo jeden, albo zdrowy. Oksakanta dwuszyjkowy. Dwuszyjkowy. No tak, tu na Pomorzu jest dużo takich nazw zwyczajowych. Ale to w każdym regionie Polski. Każda roślina ma trzy nazwy. Łacińską w naszym języku, no w języku narodowym, polskim i regionalnym. I czasem to jest bardzo trudno się zorientować, o co chodzi, bo nie w każdym regionie jest to samo. I kolejny telefon. Halo. Dobry. Witamy. Witam Państwa. Piękna audycja. Ja nie pierwszy raz już telefonuję do Państwa i korzystam z porad. I dzisiaj mam takie pytanie. Mam pigwowiec. Nie pigwę, nie drzewo, tylko pigwowiec, czyli ten krzew. I on się bardzo, bardzo rozrasta. Czy go przycinać i kiedy go ewentualnie kształtować, przycinać? Jest to krzew odporny na mróz. Nie ma problemu z nim żadnego. Mimo, że japoński. Dlatego przyjdzie koniec marca. Jakkolwiek, cokolwiek pan wymyśli, czy to kule bardziej, czy prostokąt, czy gdzieś tam na rozłożyste bardziej, czy mniej, tak go przyciąć i tak go prowadzić, jak sobie pan po prostu wymyśli. A w tej chwili nie można już przycinać. Ja bym proponował... Na jesieni może, pan teraz też, jeżeli jest taka potrzeba, bo trzeba okopać, można go teraz przyciąć. To wiosną to bym troszkę poczekał, dlatego że on bardzo atrakcyjnie kwitnie na wiosnę. Tak. Jest to jeden z takich zwiastunów. Pięknie kwitnie i zwiastun taki. Czyli szkoda byłoby kwiatów. Szkoda byłoby kwiatów, więc przekwitnieniu i wtedy wiosną przyciąć tak, jak powinno być. Czyli przycinać najstarsze, suche. Ale powiem, że z mojego doświadczenia. No, ja wiem. Tak. No, ale znaczy, wie pan co, trzeba co roku go jakoś tak profilować i dość silnie ciąć i wtedy będzie pan miał i kwitnący, jednocześnie utrzyma go pan w ryzach. Ale jeżeli nie był przez jakieś 3 lata, 4 lata, no to uciekł na boki i teraz trzeba się odważyć. Za bardzo rozłożysty, taki pełny, dużo miejsca zajmuje. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że cięłam go wiosną. Zawsze, każdego roku, bo chciałam mieć mały krzew, zwarty i zawsze zakwitał i zawsze miał owoce. No zabierają te owoce, bo robią konfitury z nich, ja już się w to nie bawię, więc już mam chętnych na owoce. A jeszcze jedno pytanie z tym związane. Czy można go w tej chwili przesadzać? Tak. Można. Wziąć, podzielić tak, jak rozsadza się niektóre byliny. Tak. Czyli wręcz pociąć. Jak porzeczkę na przykład. Pociąć, tak, jak porzeczkę. Pociąć całą bryłę korzeniową, przykład na 4 części i posadzić. Przyciąć wtedy mocno, zdecydowanie przyciąć, czyli zmniejszyć powierzchnię parowania i posadzić w nowym miejscu. Tylko małe uzupełnienie. Jest to roślina liściasta, w związku z tym trochę poczekać jeszcze do 1 października. Dlatego, że u nas przyjęta jest ta data 1 października, termin wykopywania wszystkich drzew i krzewów, których opadają liście. To po 1 października wykopać, podzielić, no i przesadzić. No tak, jeszcze ze względu na owoce. Jeszcze owoce dojrzewają. Ale wegetacja jeszcze trwa i ona potem będzie się trochę męczyć. Niech ona wejdzie po prostu w stan spoczynku. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia i tych wspaniałych porad jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A my życzymy powodzenia na działce w uprawach. Bo szkółkarze, którzy produkują i sprzedają materiał roślinny bez bryły korzeniowy, właśnie z gołym korzeniem, to mniej więcej tak się zawsze przyjęło, że 10 październik materiał jest na stoiskach, tam gdzie można kupować. I generalnie szkółkarze jeszcze przyspieszają, stosują tak zwane defolianty, czyli środki chemiczne przyspieszające zrzucanie liści przez krzewy i
wtedy jest ta pora, jak to mówią, dobra, nie czekają, aż warunki będą. Tu jest pytanie właśnie. Zaczynają się już kiermasze, jak mówiliśmy tak wcześniej. Czy zatem rzucamy już na ten materiał te oferty, które już będą jeszcze we wrześniu? Czy czekamy spokojnie do tych ofert późniejszych, znaczy, pewniejszych, lepiej w czasie zgłoszonych? Ja myślę, Bydgoszczy, że tak. Bydgoszczy 23-24 września kiermasz. On jest troszeczkę, ten termin jest wymuszony tylko z tego powodu, że kiedyś trzeba zrobić. Ale gdyby był o tydzień opóźniony chociaż, bo tu każdy dzień jest na wagę złota dla tych roślin, które wchodzą w stan spoczynku. Bezpieczniejszy byłby tydzień później, kiedy będzie ten materiał pewniejszy. Dlatego kupowany 23 musi być wykopany oczywiście tydzień wcześniej, bo trzeba gdzieś tam dystrybucja i tak dalej. To jest dla mnie, a zwłaszcza w taki rok mokry jak w tym roku, no, gdzie jeszcze w pełni wegetują rośliny, no jest trochę ryzykowne. Są gatunki, które się potem trudniej przyjmują. Tak, no ale za chwilę wrócimy do sprawy, bo mam telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Bydgoszczy. Chciałam zapytać, mam jagodę kamczacką i jest ten krzew, który się zrobił tak duży. Jak przyciąć, żeby go tak trochę uformować, bo on jest gdzieś koło 15 lat już. Owoców ma bardzo dużo na tym, ale teraz od dołu to tak jakby suche się już robiło, a góra taka, i żeby go troszeczkę uformować, czy przyciąć, czy to teraz, czy na wiosnę, czy jak? Na wiosnę, proszę pani. I to dosyć odważnie po prostu. To jest suchodrzew tatarski, jak to my mówimy tutaj. Jeden z gatunków to jest suchodrzew. Czyli od dołu strzępi się, łuszczy się po prostu. No. Nie powinniśmy takich pędów już dawno starych mieć. Dlatego raz z kozie śmierć wziąć sekator, przyciąć, wyprowadzić i ciągle trzymać go w ryzach, żeby były w granicach 3 lat powiedzmy takie pędy. A tutaj u pani czyli już na pewno więcej. Normalnie te wszystkie takie suche, wszystko wszystkie po prostu te suche, tak uformować jest. Tak jak się chce. Oczywiście, tak jest. I wtedy, ale na wiosnę. Na wiosnę. No można teraz, równie teraz, ale ja zawsze preferuję termin wiosenny, bo nie będzie liści i wtedy dokładnie widać lepiej, który z pędów trzeba i tak dalej, nie? To jest tak piękny krzew, no, że raz już wchodzi na nawet przejść. Tak jest, bo idzie, to też jest rodzaj pnący, który ucieka na wysokość pewnie nawet i na 4 owoce, metrów. Tyle tak. Owoców i tak duże te jagody, takie piękne, no, szkoda, żeby czasami się nie stało. No to dobrze, dziękuję, to ja poczekam na wiosnę. Na wiosnę. Bardzo koniec marca, sekatory i tniemy. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę dziękuję, bardzo, do widzenia. I wracamy właśnie do przerwanego tematu, bo rozmawialiśmy właśnie o wysadzaniu. No tak, no może wrócimy do kiermaszy. Na kiermaszach mamy rośliny już ukorzenione, już wzmocnione, bo one są sadzone do donic, do kontenerów różnych i one tam, zanim trafią na wystawę czy kiermasz, po prostu rosną i się wzmacniają, więc takie rośliny możemy sadzić o każdej porze, kiedy tylko kupimy. Nie musimy czekać na jakieś tam szczególne, prawda, okresy, na jakieś szczególne przypadki. Można posadzić od razu, bo one już mają bryłę korzeniową, one już są do sadzenia. Także to żadne ryzyko, tak jak Janek mówił. Ze szkółek. Tak, to żadne ryzyko kupić taką roślinę i sadzić, tak jak tutaj koledzy mówili. No to, ale też czasem bywa tak, że człowiek wpadnie na taką wystawę czy taki kiermasz i dostaje amoku, bo widzi różne rzeczy, wszystko mu się podoba, to, tamto, owo nakupuje, potem postawi gdzieś tam w ogródku czy na balkonie, bo nie ma czasu tego posadzić, więc trzeba też zachować jakiś umiar, sobie wybrać nie za dużo, ale te najpiękniejsze, jakieś najoryginalniejsze. I ja wiem o ludziach, którzy całe samochody przywożą z takich kiermaszy zapchane, prawda, roślinami. I potem mówią, wiesz, kiedy ja to posadzę? Dopiero gdzie ja refleksja mam to posadzić? Przyjedź dorać i tak dalej.
no wtedy to jest dopiero problem. Tak, bo... no to... Tak. Ja myślę, że to, co Janek tu już powiedział, weźmy, saćmy z głową, czyli tak, zróbmy sobie plan. Tak. I a nie to, wtedy, co modne, tak, albo u sąsiada albo jest. Albo akurat nam się podoba. Nie, miejmy plan, miejmy swój, no, no, swoje potrzeby i szukajmy tego materiału, saćmy go zgodnie z naszym przemyśleniem. Mało tego, no, my nie jesteśmy tak dowolnie na działce, możemy sobie gospodarzyć. Spójrzmy w regulamin ogrodu działkowego. O, tam to są bywa problem. Pewne normy, pewne zasady. Tak. Przede wszystkim odległościowe. Duże tak. rzeczy, jak daleko od sąsiada, od tak. granic płotu i to tak jest dalej, najważniejsze. I pewne rzeczy warto skonsultować z sąsiadem. Oto jak tak ktoś jest. By właśnie w Janikowie, tak, sprawa mało tego, jałowców. I na każdej działce są instruktorzy działkowcy, którzy chętnie poradzą, po prostu powinni, nie należy się powinni wstydzić, poradzić, przychodzić, bo się pytać szkolą. I wtedy prawidłowo zagospodarowujemy działkę. Nie będzie sporu, bo ja słyszę, a to orzech posadzony metr od granicy i zabiera potem sąsiadowi właściwie pół działki. Albo iglaki jakieś wielkie, albo inne problemy i należy tego unikać bez kłopotu. Po instruktażu, po przeczytaniu, załóżmy, tych zasad w regulaminie działkowym nie będzie. To najlepiej widać chyba w zarządzie okręgu Polskiego Związku Działkowców. No myślę, że tutaj no tak, za wiele spory. Na ten temat to nie wolno nam nawet mówić. Ale skargi został trafiają. Temat wywołany, to powiem Państwu, że nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli po 10 takich interwencji z terenu. A tu drzewo przerasta, a tu drzewo się może przechyli albo się nie przechyli, a tam ma 20 albo 15 metrów wysokości, a tu żywopłot na długości 10 metrów, 5-metrowej wysokości i całą działkę sąsiadowi zasłania. No są to problemy naprawdę dosyć z jednej strony poważne, bo jeżeli mnie zasłoni połowę działki sąsiad, no jest to problem, no i wtedy musimy w to wnikać, oczywiście prowadzić mediację w taki sposób, żeby doszło do porozumienia. Najczęściej się to wszystko udaje, tylko że niepotrzebne nerwy potem tych ludzi, niepotrzebne po prostu myśli. Ja muszę, tak, chciałabym... Także proszę Państwa, unikajcie tego, tak. tylko zrobić zgodnie z regulaminem, przyjeżdżać do ogrodu, i pamiętać, pamiętając, że każda roślina rośnie. Tak, każda roślina rośnie. Ale ja trochę na usprawiedliwienie tego wszystkiego mogę powiedzieć to, że nasze działki już są wiekowe. Już mają wiele lat, już 40 lat. Na przykład mają w swojej historii 60 lat, czy ile. I jak myśmy zaczynali, ja pamiętam, jak w latach 70. zaczynałam uprawiać swoją działkę, to my nie mieliśmy żadnego pojęcia, bo przychodziliśmy z miasta. Ci, którzy mieszkali kiedyś na wsi, mieli doświadczenie, oni inaczej podchodzili do tego, bo znali rośliny i tak dalej. Ale myśmy zaczynali. Ach, no, przydałby się orzech na przykład. Będziemy mieć swoje orzechy. Tutaj takie posadzimy rośliny, tu takie. Sadziliśmy. Pełno tego było. To się wszystko rozrastało. Rosło. Potem przyszły regulaminy, które zabraniały na przykład wycinać takich czy innych drzew, czy krzewów i tak dalej. Zanim się to wszystko jakoś ukształtowało, tak, ułożyło i nabrało pewnego sensu, już takiego zaplanowanego, to te drzewa już nam wyrosły do potężnych rozmiarów. I teraz nie wolno tego ciąć. Trzeba szukać no, wsparcia w gminie, która zezwoli na to, czy nie zezwoli. No, wiem na przykładzie swojego ogrodu, że przyjeżdżali, patrzyli, kontrolowali i wydawali potem decyzje. I to jest właśnie problem jeden. A drugi jest taki, że my Polacy to mamy taką zasadę. Równy na zagrodzie, jak
jak już... Wojewodzie, równy wojewodzie. Tak, szlachcic tak, na zagrodzie, tak, równy Działkowicz wojewodzie. Działkowicz na zagrodzie, równy wojewodzie. O, właśnie. Nie chcę nikogo słuchać uwspółcześnienie. I z nikim nie chcę rozmawiać. Ja oczywiście uogólniam tu, bo tak, to tak, nie dotyczy wszystkich, tylko uogólniam. Nie chcę słuchać. A jak to dobrze byłoby, gdyby przed takim, jak Janek tutaj wspominał, czy Karol, bo już mi też uleciało to z pamięci, porozmawiać ze sobą. Sąsiedzie, ja chciałbym tam posadzić to czy to i wie pan tutaj w tym miejscu, czy panu to nie będzie przeszkadzać, niech pan pomyśli, niech pan sobie też zauważy. I takie współdziałanie bardzo by się nam przydało właśnie, bo wtedy unikalibyśmy tych konfliktów takich zadrażnień sąsiedzkich i tak dalej. No, ale to jest życie oczywiście, jest życie. Jeden sąsiad cię wysłucha, drugi cię przegoni i jeszcze się gniewa potem na to i tak dalej. Kiedyś pamiętam, rozstrzygałam taki spór w ogrodzie o szambo, o położenie szamba, bo ktoś kupił sobie działkę, urządził szambo, a sąsiad wojował tam wiele czasu. Pojechałam wreszcie tam zobaczyć. I okazało się, że ta osoba, która miała pretensje, że to szambo sąsiada jest za blisko, ona miała jeszcze bliżej granicy. No więc wtedy rozstrzygnęłam tam, proszę państwa, jedna działka i druga musi doprowadzić do modernizacji, wymierzyć ile metrów od siebie, ile metrów od granicy i spór się skończy. I już więcej nikt mnie tam do tego ogrodu nie zapraszał, a oni się kilka lat kłócili. No więc to tak dla odprężenia powiedziałam. Ale wszystko zaczyna się, jak mówię, jesienią szczególnie, tak? Kiedy kupujemy drzewa, które kiedyś urosną. Dlatego tak, ja na usprawiedliwienie tych wielkich drzew to tylko państwu powiem taką rzecz, mianowicie, że 30 lat temu, kiedy państwo zakładali ogrody działkowe, były gatunki wszystkie silnie rosnące. Tak. I modrzew, i świergi, i sosna, tak, i można wszystko tu wymieniać, co się tylko... I to wszystko porosło dzisiaj i trzeba wycinać. Tak. Oczywiście, że trzeba mieć pozwolenie. Gminy, miasto Bydgoszcz dają pozwolenia, nic nie trzeba płacimy, zgłosić. Tylko tak, forma, poproszę stracić te 2-3 tygodnie, odczekać swoje, dostać decyzję i wycinać. Natomiast nowi działkowicze i wszyscy inni, którzy modernizują działkę, proszę państwa, dzisiaj są wolno rosnące, na podkładkach wolno rosnących, są formy płaczące. O szczegółach tu nie będziemy w tej chwili mówili, karłowe, bo za mało czasu. Karłowe są. Przechodzić na te niskie rosnące, zakładać w sposób zmodernizowany i wtedy znowu się cieszyć z posiadania i dobrej tą rzeczy. Radą dla działkowców, którzy wybierają się na zakupy, na kiermasze ogrodnicze, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Raz na Zielono. Pani Alicja Dolecka, pan Karol Dąbrowski, pan Jan Malesza, Andrzej Krystek, Piotr Walczak i Janusz Wiertel dziękują słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl